Polacy żyją coraz dłużej. Niestety nie pracują dużo dłużej niż do tej pory, nie zarabiają dużo lepiej, w związku z tym odkładają na emeryturę niewiele. No i albo będziemy dłużej pracować i będziemy mieli godziwe emerytury, albo będziemy pracować tak jak teraz krótko, do 60 roku życia średnio i emerytury będą głodowe. Wybór należy do Polaków, ale moim zdaniem należy Polakom w tej decyzji troszkę pomóc i wydłużenie wieku emerytalnego jest po prostu niezbędne, żeby nie dopuścić do bankructwa finansów publicznych państwa. Jeżeli nie zmienimy nic w systemie emerytalnym, to za 40 lat dług publiczny Polski z tytułu starzenia się społeczeństwa przekroczy 350% PKB. Teraz jest około 50 kilku. To pokazuje, jak sytuacja jest niestabilna, że naprawdę Polacy decyzję muszą podjąć, że niestety trzeba pracować trochę dłużej. Jeżeli stopa zastąpienia, czy relacja emerytury do wynagrodzenia dla przeciętnej kobiety za 30 lat wyniesie 25%, dwa razy mniej niż teraz, to pokazuje, jak ciężką sytuację mogą mieć ówczesne kobiety w wieku seniora. Po prostu mogą głodować, może ich nie być stać na podstawowe leki i opiekę. To trzeba zmienić już dzisiaj, tu i teraz.